Witam. Dzisiaj w kościele obchodzimy uroczystość niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny. Co to znaczy? No, święto to nam przypomina, że oddajemy cześć Matce Pana Jezusa, czcząc ją jako niepokalanie poczętą. Kościół nas uczy, że Maria nie miała żadnego grzechu, ani nie popełniła żadnego grzechu, ani nie miała grzechu pierworodnego. Urodziła się bez zmazy grzechu pierworodnego. Dlaczego Kościół tak uczy? No, przede wszystkim dlatego, że to jest prawda. Ale skąd my to wiemy? No, Pan Jezus wypełnił prawo w sposób doskonały. Pan Jezus przestrzegał wszystkich Bożych przykazań w sposób doskonały. Jedno z Bożych przykazań mówi, że trzeba czcić ojca i matkę swoją. Oczywiście nie mamy wątpliwości co do tego, że Pan Jezus czci Boga Ojca w sposób doskonały, ale Pan Jezus także w sposób doskonały ukochał swoją matkę. Jest to jedyny przypadek w historii, kiedy ktoś mógł sobie stworzyć swoją matkę. My wszyscy kochamy swoje mamy. No, nie znam nikogo, kto by swojej mamy nie kochał. Zawsze nasze mamy są najpiękniejsze, najładniejsze, no, najcudowniejsze i jesteśmy gotowi w piaskownicy lać każdego łopatką i wiaderkiem, jak tylko powie, że jego mama jest ładniejsza od mojej mamy. Pan Jezus miał możliwość stworzenia swojej matki w sposób doskonały. Pan Jezus dał swojej matce pełnię łask. I czasem słyszymy zarzut ze strony protestantów, że przecież Matka Boża mówi pod natchnieniem Ducha Świętego: wielbi moja dusza Pana mego Zbawiciela, że skoro potrzebowała Zbawiciela, to musiała być grzesznicą. Niekoniecznie, ponieważ zbawić można w różny sposób. Można zbawić w sposób mniej doskonały, na przykład taki, że idziemy z kimś koło, powiedzmy, gnojownicy i ten ktoś się zapatrzył w górę na przelatujące ptaszki, nie zauważył i zmierza do tej gnojownicy, no i wpada do niej. I wtedy możemy go zbawić, podać mu rękę i powiedzieć: wyłaź, bracie, aleś się wpakował. Ale możemy go zbawić w sposób lepszy. Możemy mu powiedzieć, zanim wpadnie do tej gnojownicy: hej, uważaj, patrz pod nogi, bo zaraz będziesz miał problem. Pan Jezus zbawił Matkę Bożą właśnie w taki sposób. Ustrzegł ją przed brudem jakiegokolwiek grzechu. Poprzez danie jej niesamowitych łask. Matka Boża po prostu otrzymała łaski. Także to jest wszystko zasługa Pana Boga. Wszystko, co jest na tym świecie, obojętne, co ja dobrego zrobiłem, co Ty zrobiłeś dobrego, czy co zrobiła Matka Boża dobrego, to jest zasługa Pana Boga. To są łaski, które otrzymujemy od Pana Boga. Ale właśnie Matka Boska Maryja dostała tych łask więcej niż ktokolwiek inny. Dlatego jest ta nazwana pełną łaski. Przypatrzmy się czytaniom w tym dniu. Pierwsze czytanie z Księgi Rodzaju. Gdy Adam zjadł owoc z drzewa zakazanego, Pan Bóg zawołał do niego i zapytał go: gdzie jesteś? On odpowiedział: usłyszałem twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi i ukryłem się. Rzekł Bóg: kto ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, którego ci zakazałem jeść? Mężczyzna odpowiedział: niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc tego drzewa i zjadłem. Wtedy Pan Bóg rzekł do niewiasty: dlaczego to uczyniłaś? Niewiasta odpowiedziała: wąż mnie zwiódł i zjadła. Wtedy Pan Bóg rzekł do węża: ponieważ to uczyniłeś, bądź przeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i polnych. Na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni swego istnienia. Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej. Ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu pięty. Czemu czytanie ze Starego Testamentu, jak świętujemy święto Maryi? No, przede wszystkim dlatego, że ten fragment Starego Testamentu znamy jako protoewangelia. Tu jest już zapowiedź zbawienia. Nasi prarodzice popełniają grzech pierworodny, co będzie rzutowało na całą historię ludzkości, ale równocześnie mamy zapowiedź zbawienia. Już tam Bóg zapowiada, w jaki sposób, że potomstwo Ewy zgładzi węża. No ale węża zgładził Pan Jezus, który był nie tyle synem Ewy, co był synem Maryi. Więc tutaj, tak jak Pan Jezus jest nazywany nowym Adamem przez świętego Pawła, tak samo ojcowie Kościoła już dawno zauważyli, że Maryja jest nową Ewą. Ewa jest archetypem Maryi. Tak jak wiele innych kobiet przez Stary Testament, to są archetypy, jakby cienie tego, co nam
się objawi w pełni w Maryi. To podobnie zresztą jak Pan Jezus miał ileś tych archetypów w Starym Testamencie, i Mojżesz, i Abraham, i Noe, i właśnie Adam, i kilku innych mężów starotestamentowych, jest archetypami Pana Jezusa. Nie może być tak, że wypełnienie tego archetypu jest w jakiś sposób gorsze od tego, który wskazuje na to, co się ma stać. I to jest między innymi przyczyna, dla którego my wiemy, że Najświętsza Maria Panna była poczęta bez grzechu pierworodnego, ponieważ zauważcie, że Ewa, która jest tylko archetypem Maryi, też była poczęta bez grzechu pierworodnego. Też pierwsi nasi prarodzice to były jedyne osoby poza Maryją i Panem Jezusem, które nie miały grzechu pierworodnego. W Ewangelii, którą usłyszeliśmy w dzisiejszym dniu, Święty Łukasz pisze: Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do niej i rzekł: Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. A ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej: Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła: Jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział: Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego osłoni cię. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna twoja Elżbieta poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu, ta, która uchodziła za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to Maria rzekła: Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Wtedy odszedł od niej anioł. Bardzo ciekawy test. Pełen treści. Między innymi trzeba zwrócić uwagę na to, że Archanioł Gabriel, gdy przyszedł do Maryi, rzekł do niej: Bądź pozdrowiona, pełna łaski. Nie użył imienia, to znaczy on użył imię, ale to imię jest pełna łaski. Naprawdę to co się toczą niesamowite dyskusje wśród znawców języka, co tak naprawdę to greckie słowo, które jest w oryginale Biblii, oznacza, ale w sposób dosłowny to znaczy ktoś, kto jest bądź pozdrowiona, ty, która jesteś faworytką Pana Boga. Tak można by ten tekst przetłumaczyć dosłownie, no ale mówimy tutaj o Grece sprzed 2000 lat. Tak naprawdę to my dziś nie bardzo wiemy, jakie jest było dokładnie znaczenie niektórych słów. Musimy polegać na ludziach współczesnych, na przykład na świętym Hieronimie, który znając tą Grekę doskonale, mówiąc tą Greką na co dzień i mówiąc na co dzień łaciną, to były jego języki, których używał, przetłumaczył tekst grecki na łaciński, używając słowa gratia plena, pełna łaski. Więc ta osoba, która jest faworytką Pana Boga, to znaczenie właśnie jest takie pełna łaski. A pełna łaski to jest taka, która nie jest pozbawiona żadnych łask. Czym jest grzech pierworodny? Grzech pierworodny to jest brak pewnej łaski. My to nazywamy łaską uświęcającą. To jest element tego życia wiecznego, jaki każdy z nas posiada. Więc jeżeli nie jesteśmy pełni łaski, to nie mamy tego elementu życia wiecznego. A skoro Maria była pełna łaski, to znaczy, że musiała go mieć, czyli nie była go pozbawiona, po prostu musiała się począć bez grzechu pierworodnego. Pierwsze wzmianki o tym napisane wprost, że Maria jest niepokalanie poczęta, mamy z 4-5 wieku. Święty Ambroży i Święty Augustyn piszą o tym wprost w swoich prawach. Jest to jedna z doktryn, która została rozwinięta. Nie ma w tym nic złego, to nie znaczy, że Kościół sobie to wymyślił w V wieku, bo też do takich doktryn jak to, że Bóg jest Trójcą Świętą, też Kościół doszedł po wiekach. Też nie było to takie proste, jednoznaczne od samego początku. Po prostu wszystko, co nam przekazał Pan Bóg,
cała nauka Pana Jezusa była spakowana i Kościół przez wieki rozwija niektóre rzeczy. Także do tego, że Maryja musiała być niepokalanie poczęta, teologowie doszli po paru wiekach. Zawsze oddawano cześć Matce Bożej, tylko po paru wiekach coraz lepiej rozumiemy, co to znaczy. Ostateczne zrozumienie tego było już w całkiem współczesnych czasach. I mamy tego też potwierdzenie w sposób mistyczny, znaczy w Lourdes święta Bernadetta nie była jeszcze wtedy święta, była małą wiejską dziewczynką, pasterką i spotkała jakąś kobietę, miała widzenie jakiejś pani. I ta pani powiedziała, żeby tam zbudować kościół na tym miejscu, gdzie ona się ukazuje. Jak ksiądz powiedział, że dobrze, a niech ta pani powie, kim ona jest. Więc ta dziewczynka się zapytała tej osoby, która jej się ukazała w sposób mistyczny i ta osoba powiedziała, ja jestem niepokalane poczęcie. Tak się przedstawiły oczywiście widzenia Matki Bożej z Lourdes. Dziś to już wiemy, ale Matka Boża się przedstawiła jako niepokalane poczęcie i ta mała dziewczynka powtórzyła to księdzu, zupełnie nie rozumiejąc, co mówi. To znaczy pewnie myślała, że to jest imię i nazwisko tej pani, może, nie wiem, ale po prostu dla tego małego dziecka to nie było wtedy jeszcze święta takiego. Nie słyszała w kościele. Ogłoszenie dogmatu niepokalanego poczęcia było parę lat wcześniej dopiero, także potem nawet ksiądz zeznał lokalny, że nigdy nie uczył Zambony o czymś takim. Także mamy tutaj w mistyczny sposób potwierdzone, że Matka Boża się przedstawiła tak, że jest niepokalanym poczęciem. Także to są wszystkie te przyczyny, dla których wierzymy w to, że Matka Boża jest niepokalanym poczęciem, że była niepokalanie poczęta. I jest to oczywiście też doktryna chrystocentryczna, jak wszystkie maryjne doktryny, bo tak naprawdę to ona nam pokazuje, że Pan Jezus jest naprawdę Bogiem, że Bóg mógł to uczynić dla swojej matki, mógł ją wywyższyć w ten sposób, dlatego że to było godne Jego majestatu, że to by było jakby dobra rzecz do zrobienia.